Honkin, na Honki, na Honkin. To jest cała poczta z tego tygodnia, Patty. No, przepraszam, no ja wiem, że nie powinnam była kupować tej sukienki na kartę kredytową, no, ale ona mi się wcale nie podobała, jutro ją oddam. Nie, nie, no nie musisz jej oddawać. Chodzi mi o opłaty za dom. Boże, ile to kosztuje? Jak my to wszystko zapłacimy? Nie musimy wszystkiego płacić od razu. Tak? No. No to proszę. Ostatni rachunek za zakupy żywnościowe zapłacone kartą kredytową. 750 zł. Jak to możliwe, żeby cztery osoby tyle zjadały? Nie cztery, tylko sześć. Zapomniałeś, bogatcy stale u nas siedzą. Ja jestem załamany. No przecież z klubu nie ma tyle pieniędzy, a ja nie mam żadnych nowych propozycji. To zacznijmy jakoś dorabiać. Tak jak? Nie wiem, zacznijmy coś uprawiać w naszym ogródku albo coś hodować. Hodować. Chyba kury w salonie. Kury. Kury, to jest świetny pomysł. Zacznijmy hodować kury. Ja słyszałam, że to jest bardzo intratny biznes. No ty chyba zwariowałaś. Nie. Chcesz hodować kury w naszym osiedlu? A co sąsiedzi na to powiedzą? Nikt się o tym nie dowie. My zbudujemy im kurnik w garażu, a ty będziesz samochód parkował przed domem. Nie, no przecież to nie wypada. No, nie... no co ty? Cezary, wszyscy jakoś dorabiają, tylko się do tego nie przyznają. No, ale nie kury, nie, no w żadnym wypadku. Cezary. O, kury znoszą jajka, prawda? No tak. No, wydaje mi się, że takie jajko kosztuje jakieś 50 groszy. No to pomnóżmy to przez jakieś 500 kur, to zobacz, ile ci wyjdzie na dzień. A jeżeli one przestaną znosić jajka? Jeżeli przestaną znosić jajko, to sprzedamy je na drób. No nigdy na nich nie stracimy. A ile będziemy musieli za nie zapłacić? Za co? Za jedzenie? Za tę odrobinę ziarna? Ile to może kosztować? Tak? A kto się nimi będzie zajmował? O jakim ty zajmowaniu mówisz? Przecież trzeba tylko wyjąć te jajka z kurnika, włożyć je do pudełek. A kto wie, może z czasem? Wytresujemy tak kury, żeby same znosiły jajka do pudełek od razu. No nie żartuj. Nie, Cezary, nie mamy nic do stracenia. Nawet jeżeli nie uda nam się sprzedać tych jajek, to zawsze możemy je zjeść. No to prawda. No dobrze, muszę już lecieć. Porozmawiamy o tym później. Cześć, synku. Aha. I żebym nie zapomniał. W tym tygodniu mają do nas przyjechać z telewizji, bo chcą zrobić ze mną wywiad. Zapisz to, żebyśmy nie zapomnieli, dobrze? Dobrze, zapiszę. Mogą sobie przyjeżdżać, kiedy chcą, prawda? Tak. No. Patrycja przekonała mnie, że jeżeli zaczniemy hodować kury i sprzedawać jajka, to możemy na tym nieźle zarobić. Co o tym myślicie? Co jest? Co się stało? Stasiu, nigdy nie widziałeś, jak je? Nigdy nie widziałem, żebyś robiła coś innego. Ty też nie żałowałeś sobie dzisiaj jedzonka. A co pan o tym myśli, panie Stanisławie? Podoba mi się ten pomysł, ale uważam, że powinniście zatrudnić kogoś do pomocy. Kogoś, kto się na tym zna. Nie, to chyba nie wchodzi w grę, bo nie stać nas na pracownika. Nie musicie mu płacić pensji. Możecie się umówić na mieszkanie, jedzenie i udział w zyskach. Myśli pan, że ktoś na to pójdzie? Jasne. Kiedy byłem dzieckiem i chowałem się na wsi, zawsze mieliśmy kogoś takiego w gospodarstwie. Pan się wychował na wsi? Trudno w to uwierzyć. Raczej trudno uwierzyć, że był kiedyś dzieckiem. Już dobrze, dobrze. A rzeczywiście, gdyby ktoś taki się znalazł, mogłoby się opłacać. No, mogłoby się opłacać. I wam, i temu człowiekowi. Ale jak się za to zabrać? Musi pan dać ogłoszenie w naszej dzielnicowej gazecie. O. Ogłoszenie? No jasne. No. O. Gdzieś to był długopis. A gdzie on jest? Może Helena go zjadła. Stasiu, ja dam tylko wieczne pióro. No dobrze. To co mam napisać? Musi pan zacząć od jakiegoś atrakcyjnego nagłówka, żeby od razu przyciągnąć uwagę. Tak. Aha. To napiszmy, jak zostać milionerem w ciągu jednego dnia. To brzmi zbyt optymistycznie. To może jak zostać bogatym błyskawicznie, co? Nie, to też przesada. Przesada. No tak? No to jeśli tak, to od razu napisz, jak szybko stracić pieniądze. Dobre, bardzo. No nie żartuj, no.
Przecież my nie żądamy od nikogo pieniędzy. To jest w zasadzie praca bez opłat wstępnych. O! To jest dobre. To jest właśnie ten atrakcyjny nagłówek. Praca bez opłat wstępnych. Każdego zainteresuje. Praca mnie by zainteresowało. Bez opłat wstępnych. No i co dalej? Napisz, że potrzebny jest pracownik do pracy przy kurach, a w zamian za jedzenie, mieszkanie i udział w zyskach. W zamian za mieszkanie, jedzenie, jedzenie i udział w zyskach. I podaj numer swojej komórki. Dobrze, zaraz napiszę. Panie! O, jesteś! No i co, byś odpowiedział na nasze ogłoszenie? Tak, są jakieś wiadomości, zaraz ci dam odszukać. No masz, posłuchaj. O, jakiś facet. Brzmi dobrze. Ale mówi, że ma 6 dzieci. No to sporo, nie mamy miejsca dla tylu ludzi. Ale to nie kasuj tej wiadomości, to może być świetny klient na nasze jajka. O, jakiś student zootechniki. O, i to może być ktoś, o kogo nam chodzi. Nie bardzo. Prosi, żebyśmy zarezerwowali mu tę pracę do dyplomu, jest na 2 roku. A co to jest? Co, to co się stało? No było pod drzwiami. Co? No. No posłuchaj. W odpowiedzi na pańskie ogłoszenie zgłaszam swoją kandydaturę. Oświadczam, że w sprawie hodowli kur posiadam duże doświadczenie, jako że wychowywałem się na wsi. Jestem człowiekiem inteligentnym i pracowitym i razem z moją żoną zgadzamy się na pańskie warunki. Jeśli moja propozycja pana zainteresuje, to czekam na odpowiedź pod pańskimi drzwiami. Stanisław Bogacki. Co? Pan Stanisław, to chyba jest jakiś żart. Cześć. A, Haru, co to ma znaczyć? Czatowaliśmy przed domem, aż pan Cwał wróci z pracy, żeby podrzucić wam ten list. To nie żart? Nie, nigdy nie byliśmy tak serio. A dzisiaj rano podjęliśmy decyzję. A wejście, wejście. No, do głowy by nam nie przyszło, że chcielibyście się tym zajmować. Nam też nie. Ale od czasu tej kolacji tylko o tym rozmawiamy, a Stasiu jest tak przejęty, że nie może spać. Powiem wam coś lepszego. Hela jest tak przejęta, że nie może jeść. To prawda. To świetnie, to będziemy zajmowali się tymi kurami razem. Pan Cwał będzie pokrywał koszty, a ja w zamian za połowę zysków daję swoją pracę. Pan się naprawdę zna na kurach? Mówiłem panu, że wychowałem się na wsi. No w takim razie zgoda, razem wchodzimy w ten interes. Powodzenia. Powodzenia. Halo? Jest tu ktoś? Halo, halo, halo. Halo. Gdzie ty łazisz, Heleno? Czekam na ciebie i czekam. A co ty tu robisz, Stasiu? Przez całe popołudnie buduję ten kurnik, przy którym miałaś pomagać. To robię, Stasiu. Nasz pracownik robi się coraz bardziej bezczelny. Zauważyłaś? Przecież miałeś się zajmować Czarusiem. Gdzie on jest? Bawi się w swoim pokoju. A ty gdzie byłaś? Byłyśmy... Ty mu powiedz, no. Powiedz mu. Dobrze, no. Bo pojechałyśmy z Helą do supermarketu na zakupy i przejeżdżałyśmy przypadkiem obok welęgarni drobiu. No i weszłyśmy, żeby zobaczyć. Nie mogłyśmy się powstrzymać. No. Nie mogłyśmy. Panie Stanisławie, gratuluję panu. Zostaliście właśnie z Helą współwłaścicielami 500 prześlicznych maleńkich kurczątek. Stasiu, cieszysz się? No cieszę się, cieszę. Tylko powiedzcie w tej welęgarni, żeby przywieźli kurczaki za jakieś parę dni, kiedy skończę budować ten kurnik. Ale przecież on już jest prawie gotowy. No, kurczęta nie są takie wymagające. My już je przywiozłyśmy. Są w samochodzie. No co wy? Chcecie włożyć 500 prześlicznych małych kurcząt do tego nieogrzanego kurnika? Przecież one tam zamarzną zimno. Stasiu, ale one są w pudełkach, rozumiesz? To nie wystarczy. Niech pani w tej chwili dzwoni do tej welęgarni i kupi 2 podgrzewane grządki. Choć przyniesiemy je, zanim szlak trafi z tego zimna. Co? Szlak nie trafi z tego zimna? Szlak nie trafił z tego zimna? Halo! No odbierzcie wreszcie, no. Szlacie tak... Już, otwieram! Proszę. Chodźcie, ale zimno. Przyniosłam też to
ziarno, które dla nich kupiłyśmy. Ale ciężkie. Strasznie zimno. Dzwoniła pani? Jedna. Dzwoniłam, ale nikt nie odpowiada. Chyba już na dzisiaj zamknęli. To co my z nimi teraz zrobimy? Musimy je do jutra przetrzymać w domu. Gdzie tu może być najcieplej? O, no, może w sypialni. To niech pani nam otworzy drzwi i podkręci tam grzejnik. Takie kurczaki muszą siedzieć w 30 stopniach ciepła. 30 stopniach, panie Stanisławie? No przecież my nie chcemy wyhodować, a nie upiec. Niech pani się ze mną nie kłóci, tylko robi, co mówię. Dobrze. No chodźcie, uważajcie. Gdzie je położyć? Na łóżku, po łóżku i na łóżku. Na łóżku? Tak. Proszę bardzo. Przyniosę jeszcze od nas elektryczny piecyk. No, postawmy je na podłodze. Na podłodze? No i wpuśćmy im trochę powietrza, musi im być strasznie... duszno. Zobacz, jakie śliczne! Ale jak nie jest tak duszno, to jak nie musi być tygodnia. Gorąco. Wiesz co, założę się, że są na pewno głodne. Aha, więc tak myślę. A co? Co ty robisz? Nakrywam ten stół do obiadu. A, przepraszam, a nie mogą jeść w pudełkach? No muszą mieć więcej miejsca, żeby wygodnie jeść. Aha. Wyjmijmy je z tych pudełek. Poczekaj, ja tylko się rozbiorę. No. O! Masz jeszcze te. Ojku, no chodźcie. No właśnie, chodźcie, nie mam działa. Odprzę się to. Halo, górki, zlata piórki. Dlaczego je wypuściłyście? Tak, co? Żeby tygodnie jeść. Może im się nic nie stanie. No jest już trochę cieplej, ale jeszcze dogrzejemy. Zobacz, jakie piękne, puste. Ale tam było gorąco. No właśnie. I bardzo dobrze, tak musi być. Ciekawe, co powie Cezary, jak zobaczy w sypialni 500 kurczy. Chcesz zjeść? Bo ja wiem, może coś małego. Na przykład może być jakieś małe udko z kurczaka. Cicho. Co? Co? Mam nadzieję, że nie słyszały, co powiedziałaś. Przepraszam. Ale te kurczęta są głośne. No, właśnie, słuchajcie, aż w sypialni. No. Gdybym nie wiedział, że tam są, dałbym głowę, że są w pokoju za ścianą. Musi zobaczyć, jaki piękny kurczaczek. Ojej, piękny co? A zamknąłeś za sobą drzwi? Nie wiem. Nie wiesz? O Boże, chodź, szybko. O Boże, co tu się dzieje? Sio! Nie dziwnego, że moje tak słychać. No. Szybko, niech pani podkręci grzejniki. Spróbujmy jakoś stąd przegonić. Jakie przegonić? Ale wszędzie łażą. Jak to zrobić, co? Pani... Pani, jak to zrobić? Pan się zna na kurach. Jak wy to robiliście na wsi? Nie wiem. Na wsi było inaczej. U nas nie trzymaliśmy kurczaków w mieszkaniu. Sio! 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 431. O. Ile? 431. 432. 433. Ojej. Brakuje nam 67 kurczą. No to gdzie one mogą być? Nie wiem. A gdzie ty byś poszła, jakbyś była na ich miejscu? Nie wiem, dokądkolwiek. Byleby tylko uciec z tych 35 stopni ciepła. Ja też. Nie, chodź, szukajmy. Gdzie jest nasz Stanisław? W kuchni, robi nam coś do picia. O, co? Teraz brakuje nam tylko 65, znalazłam jeszcze dwa. To już lepiej. Kto chce się czegoś napić? Ja dziękuję. Dziękuję. Ja też poproszę, dziękuję. 433. Ile wam brakuje? 65 jest wciąż na wolności. To co mamy zrobić? Przestać ich szukać. Szybciej je znajdziemy, jak podrosną. No cześć, już jestem. Cześć, kochani. A co tu jest tak gorąco? Tak musi być. A co tu się dzieje?
A co one tu robią? I dlaczego jest tak gorąco? A dlaczego wy jesteście tak ubrani? A na które pytanie mam najpierw odpowiedzieć? Co tu się dzieje? Co one tutaj robią? Dlaczego to jest tak gorąco? I dlaczego jesteśmy tak ubrani? Powiedz na wszystkie. Dobrze, proszę bardzo. To są maleńkie kurczątka, które muszą mieć ciepło. Dlatego podkręciliśmy wszystkie grzejniki. I ubraliśmy się tak, żeby się nie ugotować. A to wszystko dlatego, że Czaruś wypuścił je z sypialni. A czy chciałbyś się napić soku? No, chciałbym, żeby się okazało, że pomyliłem domy, ale widzę, że niestety nie. No bo widzi pan, chodzi o to, że i kupiłyśmy z Patrycją 500 ślicznych, malutkich kurczątek. A właśnie, zobacz, jakie są śliczne, zobacz. No tak, nie, to zachwycające, tak, tylko co one robią tu w pokoju, no. Musieliśmy je tu przenieść, bo te dwie mądrale nie wiedziały, że kurczęta trzyma się w podgrzewanych grządkach, a nie zdążyłem ich jeszcze założyć w kurniku. Kupiły te kurczęta za wcześnie. No coś podobnego. No dobrze, to musimy je wynieść, nie wiem, do sypialni albo gdzieś, a ktoś... I zakręćmy te grzejniki. Nie możemy. A dlaczego? Bo melduje, że zginęło nam 65 kurcząt. Jak mogło wam zginąć 65 kurcząt? Nie, no ja nie wytrzymam tu, no bo... Nie, nie, ale nie możemy zmniejszyć ogrzewania, dopóki ich nie znajdziemy. No to szukajmy. No to szukajmy. Nic innego nie robimy, tylko szukajmy. Cip, 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 cip. I co, macie je? No nie, no nie chcą wyjść. A pomóc wam? Nie. O, mam pomysł. Zacznę udawać kwokę, to może wtedy same wyjdą. Tak, kwokę? Panie Cezary, dobry wieczór. Dobry wieczór. Mirek, widzisz to co? Ja kręć to szybko. Jesteśmy z Telewizji Polskiej. Przyjechaliśmy zrobić z panem wywiad. Co? Wywiad? A wywiad! A to cieszę się. Cieszę się bardzo, tak, ale to chyba nie jest... To chyba nie jest najlepszy moment. Nie, no, dobry wieczór państwu. Jesteśmy w domu z wizytą uznanego piosenkarza Cezarego Cwał-Wiśniewskiego. Ku naszemu zdumieniu okazało się, że trzyma on w salonie pisklęta. Co się stało? Ja w ogóle ze mną nie współdziałasz. Pęgu trzeba mieć namiętne spojrzenie. To znaczy jakie? Takie. A nie, no przesada. No przecież mamy tańczyć to tango w szkole u Piotrusia na zabawie Andrzejkowej. Będą tam dorośli i dzieci. To nie może być tango od 18 lat. Ale przecież nie musisz przesadzić. Wystarczy, byś był bardziej podekscytowany. No oddycha jakoś tak ciężko. Nie wiem. Ciężko? Przepraszam, przyszłam wam coś pokazać. Co? Proszę. Chcesz powiedzieć, że nasze kury zaczęły się nieść? Nie. Nie. No jeszcze nie. Ale zrobiłam te plasze na wszelki wypadek, żeby była gotowa, jak pierwsze jajka zjadą z naszej taśmy produkcyjnej. A to już chyba niedługo. Pan Stanisław powiedział, że kury znoszą pierwsze jajka, kiedy mają 6 tygodni. No, słuchajcie. 500 kur. Jeżeli te kury dopiszą, to będziemy mieć 500 jajek na sprzedaż każdego dnia. A kiedy nam będziemy bogaci? Poczekajcie, no tak, nareszcie będziemy bogaci. Ile to będzie? 500. Możesz się nie męczyć, Stasia już to dawno policzył. No, nie dziwię się. A gdzie jest pan Stanisław?
pojechał do hurtowni kupić ziarno i skrzynki na jajka. A mamy za mało ziarna? No, nie wiem, ale Stasiu powiedział, że żeby z tych kurczaków coś wyszło, to trzeba najpierw w nie coś włożyć. No, wiem. No. Dzień dobry. Proszę. O! Dzień dobry. I co? Kupił pan to, co miał pan kupić? Ziarno kupiłem, skrzynek nie kupiłem. A dlaczego nie? Nie wiem, jak to panu powiedzieć, panie Swał. Co takiego? Pamięta pan, że mówiłem panu, że kury znoszą jajka, kiedy mają 6 tygodni? No tak. Niestety, trochę się pomyliłem. Byłem w tej hurtowni i właściciel powiedział mi, że kury znoszą jajka, kiedy mają 6 miesięcy. Co takiego? Niestety, popełniłem mały błąd. To jest mały błąd? To ja przez pański mały błąd mam duży problem. Ja liczyłem na te pieniądze z jajek, żeby zapłacić wszystkie długi, no. Przepraszam, też nie jestem z tego zadowolony. Prawdę mówiąc, to zmienia naszą umowę. Jak to zmienia? No, umówiliśmy się, że będziemy się dzielić zyskiem ze sprzedaży jajek, tak? No tak. No. Ja w zamian za ten zysk miałem się za darmo zajmować kurami, tak? No tak. No ale teraz ten zysk będzie troszkę później. No więc zanim te kury zaczną się nieść, powinien mi pan płacić pensję, tak? No, nie. Dlaczego? Słuchajcie, nie, przestańcie się kłócić, no ale słuchajcie, może nie musimy tak długo czekać na ten zysk. Jak to nie musimy? No nie, a nie możemy tych małych kurcząt zamienić na dorosłe kury, które od razu będą znosiły jajka? Świetny pomysł, naprawdę, świetny. No. To jest bardzo dobry pomysł, pani Patrycjo, no, tym razem to się pani popisała. Znowu coś dobrze wymyśliłam. Znowu? No dobrze, raz coś dobrze wymyśliłam. No. No to jedźmy od razu do tej wylęgarni i zobaczymy, co nam się uda z nimi załatwić, no. No dobra, chodźmy się pożegnać z naszymi kurczętami. Ja wiesz, że przyzwyczaiłam się do nich. Ja też. Całą jajecznicę chcesz jeszcze troszkę, tak? No. No wszystko zjadł. Nie ma to jak jajecznica z własnych jajek, prawda, Helu? Prawda. Taka pyszna ta jajecznica, taka świeżutka, co? Pychotka. No co? To nasze kury zaczęły znosić jajka? Tak jest. Nasze nowe, cudne, duże kury. No. Pyszna. Pan ma naprawdę niedobrze w głowie. Co? No, opowiadał pan najpierw, że kury znoszą jajka po 6 tygodniach, a okazało się, że po 6 miesiącach. No się pomyliłem, wielkie rzeczy. Wielkie rzeczy? Musieliśmy wymienić 500 kurcząt na 200 nowych kur, wie pan jakie to straty? Dobrze, odbije sobie to pan z mojego zysku. Z jakiego zysku? Widzi pan, co się dzieje? Cicho, uspokójcie się, co się znowu stało? Co się stało? Pan Bogacki znowu się pomylił. Co znowu zrobiłem? Powiedział pan, że każda kura będzie codziennie znosić jedno jajko. Powiedział pan tak czy nie? A od tygodnia mamy 200 nowych kur i wszystkie razem wniosły 6 głupich jajek. A co ja na to poradzę? Mam je z nich powyduszać? To pan się zna na kurach. Pan ma wiedzieć, co trzeba z nimi zrobić. Zrobiłem już, co mogłem. Oprócz tego, że nie znoszę z nimi tych jajek. Uspokójcie się. Jeżeli te kury nie znoszą tyle jajek, ile byśmy chcieli, to znaczy, że się po prostu denerwują. A czym one się tak denerwują? Ty też byś się denerwował, gdyby ktoś nad tobą stał i czekał, aż zniesiesz jajko. Może nie przyzwyczaiły się jeszcze do nowego miejsca. Jak poczują się u nas jak w domu, to zobaczycie, nie zdążymy wybierać tych jaj z kurnika. Helena ma rację. Muszą się najpierw przyzwyczaić do nowego miejsca. Mam nadzieję, że to szybko nastąpi. Czasem cieszmy się z tego, że mamy za darmo śniadanie. Za darmo? Jeżeli podliczysz pieniądze wydane na to, co one zjadają, pieniądze, które wydaliśmy na przerobienie garażu na kurnik, opłaty za ogrzewanie kurnika plus pieniądze, które straciliśmy na zamianie 500 kurcząt na 200 dorosłych kur, to ci wyjdzie, że to śniadanie, które zjadacie, kosztuje chyba z 1000 zł. Aż tyle? Zrobimy tak. Damy tym kurom jeszcze jeden dzień. Jeżeli do jutra nie będą się nieść tak, jak powinny, sprzedaję wszystkie kury i raz na zawsze kończę ten kurzy biznes. No jasne. I to znowu wszystko przeze mnie. Chodź, Helena, idziemy stąd. Nie, panie Zniesławie, niech pan się nie obraża. Macie jeszcze cały dzień, potem się możecie kłócić. Właśnie, Stasiu, zamiast się kłócić i obrażać, idź lepiej do tych kur i coś z nimi zrób. Może niech pan im zagrozi, że jeżeli nie zaczną się nieść, to sprzedamy je na drób. Jasne. I to znowu wszystko przeze mnie.
Pójdziemy z wujkiem Stasiem. O dobrze, chłopcy, pomóżcie wujkowi Stasiowi. Ale najpierw się ubierzcie. Co mi przyszło do głowy, żeby się zajmować kurczakami? Powinienem był się zająć czymś, na czym się znam. I produkować gitary. Gitary. Nie, no to musiało się tak skończyć. Nasi panowie się pokłócili, kury nie chcą znosić jajek. Co teraz zrobimy? Nie wiem, ale nie poddawajmy się. Mamy jeszcze cały dzień. I co to da? Cały dzień? Ty myślisz, że jutro nasze kury pobiją rekord w znoszeniu jajek? Nie no, same nie pobiją. Ale możemy im w tym pomóc. Tylko nie posuwaj się za daleko. Nigdy nie zniosłam jajka i teraz też nie zamierzam tego zrobić. Ale nie o to chodzi. Pójdziemy do sklepu, kupimy kilka pudełek jajek, podłożymy je kurem, a Cezary i pan Stanisław pomyślą, że to one je zniosły. No co to da? Przedłuży całą sprawę tylko o jeden dzień. No dobrze, ale może do tego czasu nasze kury zaczną się lepiej nieść, a panowie się łaskawie pogodzą. Co nam szkodzi spróbować? No. Dobrze. No, jak na razie wszystko idzie w porządku. A gdzie Cezary? Pojechał do klubu. A pan Stanisław? Śpi. Skąd wiesz, że śpi? No jeżeli jest po obiedzie, a przed kolacją, to co miałby robić innego? Chyba masz rację. No. No to chodź. Bierzemy te jajka i idziemy. Dobra. Poczekaj, już idę. No dobrze, pośpiesz się. Idę. O. Co jest? Co się stało? Twój śpiący królewicz kręci się koło kurnika. Grabiliście go. Przecież powinien spać o tej porze. Dlaczego on zawsze musi wszystko robić nie tak? To co zrobimy? Nie wiem. Musimy poczekać. No ale to trochę może potrwać, wiesz? Przecież musimy podłożyć te jajka, zanim Cezary wróci z klubu. A jak chcesz to zrobić? Nie wiem. Nie wiem. Musimy jakoś spróbować. Nie? No. Tak, żeby pan Stanisław nas nie zauważył, na pewno. A jak może nie zauważyć, kiedy będziemy nieść 60 jaj, co? Nie wiem. Musimy spróbować. O! Schowam je pod bluzkę. Musimy pośpieszyć. Dobrze. Ostrożnie. Co jest? Strasznie zimne te jajka. No, jak wygląda? Dziwnie. Już może lepiej włożę kurtkę. A zobacz jak ja. Tak lepiej? No, może i lepiej. Pati! Co ty tu robisz? Przecież miałeś być w klubie. Ale nie pojechałem. Czekałem na ciebie, żeby przećwiczyć to tango. Pojadę później. Chodź, zatańczymy. Ale Cezary, po co? Przecież my świetnie to umiemy tańczyć. Dobrze nam idzie. Mamy jeszcze dużo czasu do występu, prawda? Nie, ale ja nie będę miał czasu w tym tygodniu, żeby z tobą ćwiczyć. Chodź, tańczymy teraz albo nigdy. Może nigdy. Pati, no przecież dobrze wiesz, że mamy tańczyć to tango przed publicznością i chcę, żebyśmy to zrobili dobrze. Oj, chodź, nie mam czasu. Cześć. To ja już sobie pójdę. Nie jestem państwu do niczego potrzebna, prawda? A nie, wręcz przeciwnie, panie Heleno. Ja chciałbym, żeby pani została, zobaczyła, jak tańczymy i powiedziała, co o tym myśli, dobrze? Chodź. Proszę, dobrze. Chodź, musimy spróbować. No chodź, chodź, chodź. Musimy ćwiczyć. No co jest? Co się stało? Jeżeli chcemy to tańczyć w szkole dla dzieci, to musimy być przynajmniej pół metra od siebie. W tangu? Oczywiście. Ja mam rację, przecież nie chcemy, żeby ono było od 18 lat. Tańczmy to tak, jak to się tańczy, dobrze? Nie no, Pati! Wystarczy tego ćwiczenia już. Wystarczy, już nie musimy więcej ćwiczyć. Nie no, zatańczmy to do końca. Ale no. Po co? Oj, nie gadaj tyle, tylko tańcz. Chodź, chodź tu. Chodź. Ha ha ha!
wiem, że to może zabrzmieć głupio, ale co te jajka robią pod twoją bluzką? Wylęgają się. Nie żartuj sobie. Chciałyśmy podłożyć te jajka naszym kurom, żeby dotarło do nich, co mają robić. Chciałyśmy, żebyście się pogodzili z panem Stanisławem. Pani Heleno. Słucham. A czy pani też ma przy sobie jajka? Miałam. Przepraszam cię, Heleno. Nie ma za co. Wiem, tego już za wiele. Jutro sprzedaję te wszystkie kury i kończymy ten interes. Jasne. Znowu wszystko przeze mnie. Co teraz? Hej, Wiśnia. Cześć, makaron. Chcesz się pojeść na rowerze? Nie. Dlaczego? Nam się nie chce. Co się stało? Bo dzisiaj musimy oddać wszystkie nasze kury. Dlaczego? Bo nie składają jajek i tata powiedział, że musimy je oddać. Mój tata powiedział to samo, kiedy mieliśmy małe koty. I oddał je? Nie oddał. Dlaczego? Bo je schowałem i nie mógł ich znaleźć. Hej, to jest pomysł. Myślisz, że możemy je schować? Jasne. A ile ich macie? 200. O kurczę, to nie będzie takie łatwe jak z kotami. To chodźcie, zacznijmy je chować. Panie Bogacki? Panie Bogacki? Panie Bogacki! Co się stało? Gdzie one są? Kto? Nie kto, tylko co. Gdzie są nasze kury? Przyjechali je kupić, a kurnik jest pusty. A skąd ja mam wiedzieć? No jak? To pan jest za nie odpowiedzialny. Dlatego pytam pana, gdzie one są. Byłem za nie odpowiedzialny, ale już nie jestem. Zrezygnowałem z tej pracy. Zapomniał pan? Dopóki nie rozwiążemy tego interesu i dopóki nie pozbędziemy się tych kur, dalej jest pan za nie odpowiedzialny. Wcale nie jestem. A? I dalej twierdzi pan, że nie wie pan, gdzie one są? Nie wiem, gdzie one są. O co panu chodzi? O co? Nie. O nic, o nic. O nic, tylko widzę, że pańskie mieszkanie jest trochę zaśmiecone piórami. To co? To co? No właśnie, to co? To ja się pytam, skąd one się tu wzięły? A skąd ja mam to wiedzieć? Sam pan wie, jaka z Heleny jest marna gospodyni. A co to było? A skąd ja mam wiedzieć? No, jaki ładny kapelusz. Skąd ona się tu wzięła? No właśnie, skąd ona się tu wzięła? Panie Bogacki, to, że nie zrobiliśmy żadnego interesu, to nie znaczy, że może mi pan ukraść 200 kur i je sprzedać. Chwileczkę, pan nazwał mnie złodziejem kur? O, to pan powiedział. Ja naprawdę nie wiem, skąd ta kura się tu wzięła. Ale jeżeli jeszcze raz nazwie mnie pan złodziejem... O, a ty masz tu jakieś koleżanki? Oj, tak, tak. Aha! No i co pan na to powie? Na co? Na co? Dobrze, to ja panu powiem, co ja teraz zrobię. Wrócę do siebie, poczekam 20 minut i jeżeli do tego czasu kury się nie znajdą, to podaję pana do sądu. Chwileczkę. Będzie mnie pan tu jakimś sądem straszył, a myśli pan, że się przestraszę? Co, myśli pan, że się przestraszę? Helu, czuję się okropnie. Ja też. Jak oni mogli się tak pokłócić? Właśnie. Myślę, że przyjaciele nie powinni nigdy razem robić interesów, wiesz? Chyba tak. A Stasiu powiedział, że już nigdy do was nie przyjdzie. Mnie też zabronił. Ale my się będziemy spotykać. W tajemnicy przed nimi. Jasne. No. To już muszę iść. Cześć. 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 A, zostawiłam gdzieś swoją kurtkę. Gdzie? W szafie. A, poczekaj. Nie, zostaw. Nie bierz jej teraz. Powiesz, że ją mnie zostawiłaś. Będziesz miała pretekst, żeby tu przyjść. Dobrze. Może do tego czasu przejdzie mi ta złość. O! Co? Co? Chce się pan ze mną bić? Proszę bardzo, tak pana załatwię, że się pan nie pozbiera. No to niech pan tylko spróbuje. A spróbuję. Tylko chodźmy przed dom. Byliśmy przed chwilą przed domem. Tu się znowu wrócicie. Pan trwał,
Nazwał mnie złodziejem. Złodziejem? Tak, złodziejem. Wszystkie nasze kury zniknęły, po czym kilkanaście z nich znalazłem w domu pana Bogackiego. No i co to według was może znaczyć? Co pan mówi, panie Cezary? Stasia nie ukradł żadnych kur. Ukradłeś? No co ty gadasz? Nie ukradłem. Słyszał pan? Nie ukradł. A jeżeli mówi, że nie ukradł, to znaczy, że nie ukradł. A skąd pani wie? Panie Cezary, można dużo powiedzieć o moim Stasiu, ale na pewno nie to, że jest złodziejem. Dziękuję, Heleno. Proszę. Dobrze. To niech mi pani wytłumaczy, skąd w pani pudle na kapelusze wzięła się kura? Kura. W moim pudle na kapelusz. Tak. No, skąd ona się tam wzięła? I ty pozwalasz, żeby mnie też w tym domu nazywano złodziejką? No skąd ona się tam wzięła? To już za wiele. Stasiu, idziemy stąd. W życiu tu więcej nie przyjdę. I swoją kurtkę też zabieram. Nie. Zobacz. No pięknie. Pięknie. Kto tu jest złodziejem? Bardzo pan jest skryty, panie Sa. Podrzucił nam pan te kilkanaście kur, żeby rzucić na mnie podejrzenie. No co pan mówi? No, wiem, co mówię. Schował je pan, żeby powiedzieć, że zginęły i nie zapłacić mi za pracę przy nich ani grosza. Nie, 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 Stasiu. Pan trwał nie jest taki sprytny. Co? Ale wiem, kto to mógł zrobić. Chcesz powiedzieć, że to ja jestem złodziejką? Sama to powiedziałaś. Jesteście bezczelni. Oboje jesteście bezczelni. I ty, i pan Stanisław. No właśnie. Znaczy, chcieliście powiedzieć, że te kury same weszły do waszej szafy i zamknęły za sobą drzwi. Tak. Nie mam pojęcia, jak one tam weszły. Tak, akurat. Na pewno jest ich tu dużo no więcej. Na pewno więcej. O, proszę bardzo. O! Cicho! Słucham. Cześć, to ty. Co się stało? Dziękuję, że do mnie zadzwoniłaś. Pa. Co to był? Pani Makarska. Mówi, że w pokoju małego Mateusza jest pełno naszych kur. Skąd one się tam wzięły? Właśnie, skąd? Chyba wiem skąd. Chłopcy! Chodźcie na chwilę tutaj. Wołałaś nas? Czy wy macie coś wspólnego z tymi kurami? Będziecie na nas krzyczeć? Nie będziemy, jeżeli powiecie prawdę. Schowaliśmy je. Schowaliście je? Dlaczego? Bo nie chcieliśmy, żebyście je oddali. Ojo. Przepraszam, panie Stanisławie, że nazwałem pana złodziejem. Nie szkodzi, panie Sławu. Helena mówiła mnie gorsze rzeczy. Stasiu! Gniewasz się na mnie. A ty? Nie. Do tego, żeby zniszczyć naszą sąsiedzką przyjaźń, nie wystarczy kilka głupich kur. To teraz ich nie oddacie? No właśnie tego jeszcze nie wiem. Widzicie, założyliśmy ten kurzy interes razem z wujkiem Stasiem. Myśleliśmy, żeby mieć z tego jakiś dochód, ale jak dotąd, no. Zobaczcie, co znalazłem w moim pokoju. Jajka? Znaczy, że nasze kury zaczęły się nieść? Będziemy mieli dochód. I to jaki! No, gratuluję, panie Stanisławie. No to nareszcie jesteśmy w biznesie. Nareszcie.